Oczywiście można spotkać go wszędzie. Raczej mniejszość z nas nigdy nie odczuwa takiego pragnienia. Wygląda na to, że wdzięczność nieprawdopodobnie poszerza nas wewnętrznie. To jest straszna pułapka żyć w takim poczuciu, ach, to już wiem. Nie jest całym zdaniem. Szkoda czasu na pokazywanie swojej fajności. Zaraz. No, nie na to się nastawialiśmy. Nie za długo? Co to znaczy wstydzić się Jezusa przed ludźmi? Okej, to już miało sens. Są takie grzechy i takie wady, które dają nam ostro popalić. Rysiu, ja czuję, że Bóg chce przez ciebie dokonać bardzo wielkich rzeczy. Nigdy tylko ludzki potencjał nie zamieni się w świętość. No i jeszcze zostały. To mną wstrząsnęło. Oni się po prostu wydzierają, aby to nadkruszone dobro leczyć. I nie znajduje dla siebie usprawiedliwienia. Nie powinno się napastliwy sposób mówić o sprawach duchowych, zwłaszcza o Ewangelii. Co z tym zrobić, żeby to się zaczęło i skończyło dobrze? Troska jest głęboka, niesie dobro i jest lekka, nie przygniata. Ludzie pytają, czy jestem dobry. Biada nam, jeśli zaczniemy się tym rozsmakowywać, żeby mieć go pod ręką w sytuacji, kiedy będzie on potrzebny. Są takie właśnie chwile, gdy czuję się po prostu słaby. Czemu ten papież Franciszek tak nas nie lubi? Nas, księży. Aha. Że oni korygowali prośby, mówili, nie, o to nie proś. To w działaniu pokazujemy, kim jesteśmy. Nie w deklaracjach, nie w słowach. Ta modlitwa ma w sobie coś niepokojącego. Co ty wiesz o Jezusie? Co o nim myślisz? Tam, gdzie jest grzech, tam jeszcze obficie rozlewa się łaska. Znamy wszystkich takich... Jeszcze raz. To jest piękne i ważne słowo i bardzo ważne jest pytanie, czy właśnie tutaj nie powinien włączyć się? No przecież wszyscy widzimy, że jest jakiś problem. Zacznijmy o tym rozmawiać otwarcie.